Księgi Liczby. Na pustyni synowie Izraela mówili: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd żywicy. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej pod płomyki. Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadła rosa na obóz, opadła równocześnie i manna. Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu, wtedy rozpalił się potężny gniew Pana. To wydało się złe Mojżeszowi, rzekł więc do Pana: Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą przysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: Daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej dźwigać troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście. Oto Słowo Boże. Z Psalmu 81. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Lecz lud mój nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom. Niech postępują według zamysłów swoich. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Schlebialiby Panu ci, którzy go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki, a jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustynne i pora już spóźniona, każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. A on rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, gdyby mój lud mnie posłuchał. Pierwsze czytanie i Ewangelia. Tu pustynia i tam pustynia. Tutaj głodni i tam też głodni. Do tych na pustyni mówił Pan Bóg. Do tych w Ewangelii mówił Pan Bóg.
Ci na pustyni zbuntowali się przeciw Bogu, arogancko żądali mięsa, którego i tak nie mieli w niewoli, i postawili wyżej ryby, czosnek, cebulę, pory, ogórki i melony, ponad wolność. Ta roszczeniowa postawa wobec Boga: masz nam dać to, co my chcemy i już. To my ci robimy łaskę, że idziemy ku wolności. A ci w Ewangelii się nie zbuntowali, choć nie mieli tych fafołów, a tylko 5 chlebów i 2 ryby. Ci z pustyni nie weszli do ziemi obiecanej, umarli, a ci z Ewangelii odziedziczyli życie, i to wieczne, w Królestwie Bożym. Niestety arogancja wobec Boga tak owocuje. Dziś wszelkiego typu genderowcy, zwolennicy LGBT również pójdą na wieczne potępienie, i nie dlatego, że ktoś ich potępia, albo że Bóg ich potępia, ale sami to wybrali. Zatwardzili swoje serca i żyją według swoich zamysłów. I niech nikogo nie zwiodą fałszywe hasełka o rzekomej tolerancji i emocjonalne wygibasy. Jeśli się nie nawrócą, to już tak naprawdę nie istnieją. Mojżesz w pierwszym czytaniu miał dosyć tego ludu i chciał umrzeć. No ale Mojżesz to tylko Mojżesz, to jeszcze nie Mesjasz. To Chrystus zdjęty miłosierdziem nie tylko nakarmił lud, ale oddał swoje życie za ich i nasze odkupienie. Tamci spiskowali w grupach przy namiotach rodzinnych, a ci w Ewangelii w grupach nasycili się i jeszcze zostało. Ktoś może zapytać, dlaczego aż taka różnica? Wyjaśnia to psalmista. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, niech postępują według zamysłów swoich. Zatwardzili swoje serca ci na pustyni i nic z nich nie zostało, choć jak wiemy, jeszcze chodzili 40 lat błąkając się po tejże pustyni, ale nie weszli do ziemi obiecanej. Dziś też wielu błąka się po drogach życia i nawet wygodnie żyją, a ufający Bogu znoszą niedostatek i prześladowania. Ale wygoda tych pierwszych szybko minie, bo przecież, jak pisze Piotr w jednym ze swoich listów, 1000 lat w oczach Boga jest jak jeden dzień, który już przeminął. A ufający Bogu będą świętować, i to całą wieczność. Wybierzcie sami, po której stronie chcecie być. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, a dokładniej mówiąc, nie na samym chlebie żyje człowiek, ale na każdym słowie, które pochodzi z ust Bożych. Nie na samym chlebie żyje człowiek, też na chlebie, ale nie na samym chlebie. Niektórzy na tym kończą lekturę tego zdania, a wtedy, skoro nie na samym chlebie, no to coś więcej. No ale co? Istota jest nie w tym, że nie na samym chlebie opiera się życie człowieka, ale w tym właśnie przeciwstawieniu: lecz, ale. Czasami też mówimy albo, albo, to albo tamto. Kochasz mnie, albo odchodzę. I po przeciwnej stronie mamy właśnie to słowo, wypowiedź, przesłanie, które pochodzi z ust Boga, a więc z wnętrza, z serca, z umysłu, a więc jest to to słowo, które Bóg wypowiada, nie to, które nierzadko dziś się powtarza jako cytat z Pisma Świętego. Bo to, że ktoś cytuje Pismo Święte, jeszcze nie oznacza, że cytuje słowo, wypowiedź, która pochodzi z ust Boga. Nie oznacza, że jest to właśnie to przesłanie, że jest to ta wypowiedź od Boga. Tutaj zawsze mam w pamięci moje dzieciństwo i moich rodziców, którzy Pisma Świętego nie czytali, ponieważ nie było aż tak łatwo dostępne, a nie było dostępne, aby nie narażać ludzi na zniekształcenie. Kościół katolicki nigdy nie zabraniał czytania Pisma Świętego, ale zawsze, zawsze stał na straży, aby było ono odczytywane jako Słowo Boże.
ani jak się komu wydaje i co się komu podoba i co komu przyjdzie do głowy. Moi rodzice nie czytali Pisma Świętego, ale znali Słowo Boże. Właśnie poprzez modlitwę, no i słuchali kazań na mszach świętych. W domu na strychu znalazłem kiedyś cały stos Rycerza Niepokalanej. Widać, że święty Maksymilian Kolbe nauczył moich rodziców rozumienia, czyli słuchania Słowa Bożego. Bowiem Słowo Boże nie jest do oglądania, nie jest do podziwiania, nawet nie jest tylko do czytania, ale jest do słuchania i do posłuchania Go. Przykład i świadectwo błogosławiona Marianna Biernacka, patronka teściowych, nie umiała przecież ani czytać, ani pisać, ale właśnie umiała słuchać. Umiała słuchać kazań na mszach i na pamięć znała godzinki i różaniec. A przecież to jest właśnie słowo, które zrodziło się na ustach Boga. Znała Słowo Boże, właśnie to, które wychodziło z ust Boga, a nie te ludzkie ozdobniki. Dlatego to słowo, to prawdziwe słowo napełniło ją męstwem i nie miała wątpliwości ani problemu, aby oddać życie za swoją synową i swojego wnuczka, który był pod sercem synowej. Dlatego zaraz po mszy świętej, po Eucharystii, po ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, to właśnie różaniec jest najprawdziwszą modlitwą. Kto neguje różaniec, niech wie, że neguje słowo. Niech wie, że neguje to, co rodzi się na ustach Boga. Wszystkie te uwielbienia, zachwyty i inne często emocjonalne egzaltacje, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, ale warto pamiętać i być czujnym, bo nie wiadomo skąd pochodzą, a najczęściej to jest to albo produkt szatana, albo wytwór ludzkiej fantazji. Mówię to, ponieważ moim zadaniem jako kapłana jest weryfikowanie, rozeznawanie takich rzeczy. I nie muszę do tego robić ekstatycznej miny albo mruczeć, żeby się autoryzować. I po ponad 20 paru latach kapłańskiej posługi potwierdzam, że 90% tych rzeczy pochodzą od złego. Może z 5% od ludzkiej fantazji, a tylko około 5% tak naprawdę od Ducha Świętego. Taka mniej więcej jest proporcja. No a o kosztach i atakach wściekłości diabła po takim rozeznaniu, który fałszywie utwierdza ludzi w pysze i przekonaniu o boskim pochodzeniu tych wymysłów, no to mówił nie będę, bo jest to moja tajemnica z Bogiem. Diabeł nie lubi być zdemaskowany. Dlatego, aby odczytać, czyli usłyszeć to słowo, które rodzi się na ustach Boga, trzeba wielkiej pokory. A jak z pokorą słuchać słowa, które pochodzi z ust Boga? Parę praktycznych podpowiedzi. Jeśli czytasz Pismo Święte, to nie mów, że już znasz Słowo Boże, bo tylko czytasz Pismo Święte. I to jest dobre. I to jest prawda. Gdy doczytujesz jakiś komentarz lub wyjaśnienie, to też nie mów, że już znasz Słowo Boże, ale doczytałeś komentarz i to wtedy jest dobre i to jest prawda, coś więcej wiesz. Ale to jest dopiero i aż przygotowanie takiej ziemi na zasiew Słowa Bożego. A słowo, które zasiewa Duch Święty, to zawsze to słowo, które rodzi się na ustach Boga, nie na ustach człowieka. I Duch Święty zasiewa jej, nie pyta nikogo o zgodę, a to, czy ziarno słowa padnie na brzeg drogi i zostanie odrzucone, czy padnie na glebę ciernistą i zostanie zagłuszone troskami i bogactwem tego świata, czy na ziemię płytką i skalistą i zostanie wypalone prześladowaniami, czy też na ziemię żyzną i wyda plon wielokrotny, to już problem twój, jaką ziemią jesteś. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale na wypowiedzi. Nie na samym chlebie, ale na wypowiedzi, która rodzi się na ustach Boga. A więc słowem, i to nie byle jakim, ale tym słowem, które pochodzi z ust Boga. Na takim słowie, które jest wypowiedziane przez Boga. Ta wypowiedź Boga prowadzi przez życie. Karmi nas, wzmacnia, oświeca. Podnosi ze zniechęcenia, przebacza, nadaje sens naszemu życiu. Dlaczego ma aż taką moc? Jakie jest to słowo, które pochodzi z ust Boga?
Słowo, które pochodzi z ust Boga, które rodzi się na ustach Boga, to zawsze słowo stwórcze, powołujące do istnienia, sprawcze, byśmy powiedzieli. A więc stwarza coś z niczego, a szczególnie kogoś z niczego. Słowo człowieka nie ma takiej mocy stwórczej. Człowiek może jedynie opisać, sformułować coś, co już istnieje. Słowo Boże jest więc prawdą, a ludzkie może być kłamstwem, manipulacją, autosugestią, ideologią, tak jak ta tęczowa zaraza. Tylko słowo, które rodzi się na ustach Boga, może powołać cię do istnienia, odrodzić na nowo. Ludzkie słowo, nawet najpiękniejsze, nie ma takiej mocy. Słowo Boga nie jest dźwiękiem wydanym przez struny głosowe, ale może się nimi posłużyć. Dlatego nie każdy, kto cytuje Pismo Święte, głosi Słowo Boże. Dziś trzeba na to uważać i być czujnym, ponieważ tak jak diabeł zna lepiej Pismo Święte, aniżeli wszyscy egzegeci razem wzięci, jest najlepszym teologiem, tak też i dziś wrogowie Pana Boga i człowieka cytują Pismo Święte. Tak jak tak zwana nowa lewica, genderyści czy bojówkarze z LGBT. Zapewne słyszeliście, że używają zwrotów typu odnowić oblicze ziemi, nie lękajcie się. I innych, tak jak diabeł, gdy kusił Jezusa na pustyni, też cytował Pismo Święte. Ale kłamią, tak jak sam diabeł jest kłamcą. A ci, którzy im uwierzą, pójdą na zatracenie razem z nimi, jeśli się nie nawrócą. Dlatego pokora, więc nie tak, jak sobie wyobrażam, jak mi się podoba, ale właśnie pokora. Jakie to słowo, ta wypowiedź, jaka jest w zamyśle Boga? Ta pokora to trzeba prosić Ducha Świętego o światło wiary, najlepiej przez Maryję, która usłyszała słowo i przyjęła je. To jest właśnie wyraz pokory. A ci, którzy twierdzą, że oni tak bez pośredników, myślę, że już popadli w pychę. Słowo Boże można głosić, nie cytując Pisma Świętego, a jednocześnie nie można głosić Słowa Bożego przeciwko wypowiedziom Pana Boga. Dlatego trzeba poznawać sens, jaki ma zapis Pisma Świętego, a nie dosłownie, bo tak robi szatan. Do tego usłyszenia potrzeba światła Ducha Świętego, a nie, jak to niektórzy dziś proponują, dostosować interpretację Pisma Świętego do kryteriów narzucanych przez LGBT. Bo i takich zwiedzionych przez diabła nawet w Kościele katolickim znajdziemy. Mają nawet tytuły. Światło Ducha Świętego wyprasza się na modlitwie. Właśnie na tej modlitwie i wtedy, gdy modlitwa to już nie nasze mówienie, ale słuchanie. Słuchanie Pana Boga. Gdyby mój lud mnie posłuchał.